1 maja 2004 roku Polska dołączyła do Unii Europejskiej. O korzyściach płynących z tego członkostwa dla województwa polskiego porozmawiam w rozmowie dnia. Hanna Honisz, dobry wieczór. A moim gościem jest marszałek województwa polskiego, pan Andrzej Buła. Witam pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Czy jest pan w stanie sobie wyobrazić województwo polskie w 2024 roku, gdybyśmy nie byli częścią Unii Europejskiej? No, trudno, naprawdę trudno się wyprowadzić z takiej strefy komfortu, bo ja uważam, że fakt bycia we wspólnocie europejskiej jest bardzo pozytywny dla nas. Po pierwsze, my byliśmy w 2004 roku po wielu przemianach naszych wewnętrznych, społeczno-gospodarczych, byliśmy po przemianach w Europie bo wstąpiliśmy do NATO, strefa Schengen, korzystna dla nas wyprowadzenie wojsk radzieckich z Polski. To były bardzo ważne momenty w historii Polski. No i przyszedł ten rok 2004, bardzo pozytywnie postrzegany przez Polaków, bo ktoś nas zaprosił do tej wspólnoty, ale jeszcze oczywiście od razu pokazywał nam. Te korzyści, które będą, jeżeli wejdziemy do Unii Europejskiej, po pierwsze, już były pieniądze przedakcesyjne, czyli takie pieniądze, które uczyły nas zarządzania projektami, realizacji pewnych, a rok 2004 już rozpoczął się tak naprawdę naszą własną perspektywą finansową. Z tego co ja wtedy pamiętam, byłem radnym Sejmiku Województwa Polskiego, to było prawie 500 milionów euro czyli pieniądze niewyobrażalne w ogóle w budżecie województwa opolskiego na to, czego nam brakowało tak naprawdę w stosunku do Europy Zachodniej. Korzyści są ogólnopolskie, ale także bardzo korzystają regiony. Tak. To właśnie tutaj głównie płyną te wszystkie dofinansowania. Czy można jakoś oszacować wielkość dofinansowania z Unii Europejskiej dla województwa opolskiego przez 20 lat? Te dofinansowanie oczywiście jest zawsze określone w budżecie. Pierwszy budżet to było około 500 milionów euro, drugi budżet na lata 2014-2020 to było 945 milionów euro, a obecny budżet, który mamy to jest 965 milionów euro. Oczywiście pieniędzy tylko zadedykowanych dla województwa opolskiego, dla naszego regionu i jego mieszkańców, ale są również programy krajowe, no, z których też korzystamy jako mieszkańcy, bo też się u nas dzieją rzeczy właśnie finansowane z pieniędzy europejskich. Każda perspektywa ta 2.13, 214 220 2.21, 2027 była inna i jest inna. Ona oczywiście w tych pierwszych latach to infrastruktura w postaci dróg, w postaci remontów szkół, termomodernizacji, często się spieraliśmy na temat budowy akwaparków z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Ja zawsze to usprawiedliwiałem, bo ja uważałem, że my po prostu nie mamy akwaparków i i my musimy po prostu też zbudować taką przestrzeń do wypoczynku i do rekreacji, podobnie jak ze stadionami, z boiskami czy z inną infrastrukturą re rekreacyjno-hotelarską. Pierwsza perspektywa również dla przedsiębiorców była taka, że pozwalaliśmy na dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych, bo nie mieliśmy po załamaniu gospodarki komunistycznej. Rodził się u nas wolny rynek, rodziła się gospodarka, więc nam każdy impuls gospodarczy był bardzo potrzebny. Ja to są to najbardziej widoczne skutki członkostwa w Unii Europejskiej, ale przecież to nie są jedyne. No i oczywiście ludzie, czyli kapitał ludzki, bo przypomnę, że my w 2012-13 roku mieliśmy bezrobocie w różnych powiatach, ale tak pomiędzy 13 a nawet 20%, więc też ludzie byli bez pracy, ludzie byli bez perspektyw, nie było właściwej opieki żłobkowej, przedszkolnej. Po prostu wszystko to zaczynaliśmy budować w oparciu o kapitał ludzki. Ten, ten program nawet się nazywał Kapitał ludzki, czyli Unia Europejska nazwała to, aby pokazać, że Droga jest ważna, że fabryka, którą się wybuduje, jest ważna, ale tam się musi znaleźć po prostu człowiek, kapitał ludzki. I dlatego od kilku lat już jest bardzo duży trend zmian wsparcia w Unii Europejskiej. Po pierwsze, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to są instrumenty zwrotne czyli my budujemy jak gdyby swój kapitał taki pożyczkowy. Bo Unia Europejska nam daje pieniądze na pożyczki. Jeżeli my raz tymi pieniędzmi, mówiąc kolokwialnie, obrócimy, te pieniądze stają w naszym województwie opolskim. Mamy opolski Fundusz Rozwoju Regionalnego, który te pieniądze ma na najbliższe i na następne lata. A jeżeli chodzi o ludzi, to bardzo dużo form podnoszenia kwalifikacji i umiejętności z dofinansowaniem Unii Europejskiej. No bo tak naprawdę to świat się wokół nas zmienia. I my jako ludzie pracujący, aktywni, czy to społecznie, czy zawodowo, też musimy mieć takie możliwości. Przecież Opolanie wyjeżdżają za granicę, obserwują jak wygląda biznes, na przykład na zachodzie, i również chcą do tych poziomów dorównać, również chcą się rozwijać, aby być konkurencyjni. No tak, przede wszystkim konkurencja. Użyła Pani bardzo znamiennego słowa i tego magicznego słowa, które funkcjonuje w gospodarce, bo to, żeby wyprodukować, to może nie być wielkim problemem w województwie opolskim czy gdziekolwiek w świecie, ale już sam fakt, aby być lepszym od konkurencji. Aby lepiej coś sprzedać, wypromować, to jest wielkie wyzwanie w dniu dzisiejszym. Dlatego też to otoczenie, które jest zarówno dla gospodarki, dla samorządów, jak i dla, dla ludzi indywidualnie, ono coraz bardziej jest ze sobą powiązane, ono jest takie dedykowane. Te przedsięwzięcia nasze, szczególnie w oparciu o samorządy i część gospodarczą, edukacyjną, to jest coś takiego, że my siebie nawzajem widzimy. Że, jak mamy ucznia szkoły ponadpodstawowej, szkoły zawodowej, to my już go dzisiaj widzimy, że to jest potencjalny człowiek, który pójdzie do pracy. Ta praca musi być atrakcyjna, ta praca musi być blisko jego domu, żeby nam nie wyjechał do Wrocławia albo do Katowic, i to jest jak gdyby coś, co jest wielkim wyzwaniem. Nie da się stworzyć. Atrakcyjnej edukacji, jeżeli nie będziemy wiedzieli, dla kogo kształcimy tego młodego człowieka. Dlatego, dlatego to wsparcie jest takie bardzo inter, interdyscyplinarne. No i rola samorządów jest nieoceniona, bo tak naprawdę jeżdżąc teraz po województwie opolskim, cały czas mówię, że to samorząd nam organizuje życie i to zawodowe, i to prywatne, i też to społecznie aktywne bo, no bo, bo, bo dla nas prowadzi żłobki, przedszkola, szkoły remontuje drogi, chodniki tak naprawdę i też najczęściej to samorząd jest pierwszym tym, który zaprasza przedsiębiorcę do inwestowania. Właśnie z okazji 20-lecia członkostwa w Unii Europejskiej odbywają się takie cykliczne wyjazdowe posiedzenia zarządu, które samorządy już udało się odwiedzić, które jeszcze przed panem. Byliśmy w Kluczborku, w Oleśnie, w Kędzierzynie-Koźlu, w Głubczycach. Dzisiaj zaczynamy, dzisiaj zaczęliśmy Prudnik. Zarówno przed południe, o godzinie 13:00, tradycyjnie spotkanie z, z włodarzami miast i powiatu. I, I przede wszystkim pokazujemy na przykładzie każdego z powiatów, co udało nam się wspólnie zrobić. Podajemy te przykłady, pokazujemy tych ludzi, którzy przez te lata z nami różnego rodzaju przedsięwzięcia robili i też mówimy o tym, co będziemy robić na przyszłość. Dlatego też towarzyszą mi dyrektorzy, zarówno Funduszy Europejskich, towarzyszy mi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, towarzyszy mi pani Agnieszka Gabruk, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, towarzyszą nam również dyrektorzy departamentów, biur, którzy zajmują się współpracą z organizacjami pozarządowymi. No ale tak naprawdę to, to co chciałem, to 70% tego naszego wspólnego czasu poświęcamy na to, co mamy na przyszłość do, za, do zaoferowania w tej współpracy. Czy to ten bo... cały zespół jeszcze musi przekonywać tych samorządowców, że warto sięgać po te środki unijne, czy raczej ma podpowiedzieć, jak robić to skutecznie, żeby jak największe środki uzyskać? No raczej nie musimy siebie nawzajem przekonywać, raczej jak gdyby rozmawiamy o tym, że przed nami ten rok, 2024, to będzie rokiem, gdzie będzie bardzo dużo konkursów europejskich i musimy się wspólnie jak gdyby przygotować do zarządzania tymi pieniędzmi, bo pieniądze są niemałe i one nam żadnej satysfakcji nie dadzą, kiedy one będą leżały na koncie w banku. One muszą być przez jakiś ludzi, mądrych ludzi, wyciągnięte z tego banku i zainwestowane w coś, albo w infrastrukturę, albo w ludzi, albo w organizacje pozarządowe. Dlatego te spotkania są tak, są tak ważne, yy, bo trochę musimy sobie wzajemnie nadać odwagi i otuchy. Bo czasami pierwsze rozmowy to są takie, że no, my się boimy tych pieniędzy europejskich, albo to trzeba będzie się rozliczyć, a, a to jest takie trudne, panie marszałku. Ja wiem, no, ale dzisiaj macie akurat tutaj odpowiednie osoby, z którymi możecie porozmawiać, że może się okazać, że to wcale nie jest takie trudne. Więc po to są też te rozmowy i spotkania, żeby ludzie się ze sobą poznali, żeby po prostu jak już coś w życiu raz zrobili, to żeby nie spoczęli na laurach, tylko żeby mogli to kontynuować. W regionie czujemy tą Unię Europejską, jednak sceptycy Unii Europejskiej zarzucają, że Unia za bardzo miesza się w politykę ogólnokrajową, w demokrację kraju, w kwestie światopoglądowe, czy na przykład narzuca zielony ład, tak jak w przypadku rolników, którzy nawet tutaj z pola protestują. Czy Pan patrzy na te zarzuty oraz te strajki z niepokojem, czy uważa Pan, że właśnie Unia Europejska ma prawo też usłyszeć taki głos krytyki? Po pierwsze, m, trzeba wrócić do, do, do tego fundamentu i do tych korzeni, jak gdyby, które pojawiły się w momencie tworzenia Unii Europejskiej, to, to były trzy swobody, to była swoboda przepływu kapitału, ludzi i pieniędzy. I w momencie, kiedy się zdecydowaliśmy i zaakceptowaliśmy te trzy swobody, to nie mogliśmy sobie po, pozwolić na to, żeby nie akceptować pewnych wspólnych procedur, pewnego wspólnego nadzoru na tym. No bo jeżeli przedsiębiorca z opolszczyzny podejmował się biznesu, w Holandii, we Francji, oczywiście ze wzajemnością, tak? No to musiał ktoś stworzyć takie zasady, żeby te biznesy były bezpieczne tej relacji. Więc, jeżeli my mówimy, że zunifikowaliśmy prawo, czyli ujednoliciliśmy pewne zasady przestrzegania tego prawa, no to wszyscy się powinni na to zgodzić. I, i to absolutnie nie jest w żaden sposób żadne, żadna restrykcja, czy też um, deprecjonowanie kogokolwiek z nowych krajów Unii Europejskiej. Zasady są wspólne dla wszystkich. Jeżeli przyjęliśmy i weszliśmy do wspólnej polityki rolnej i zdecydowaliśmy się i wynegocjowaliśmy dopłaty bezpośrednie dla rolników, zdecydowaliśmy się i dofinansowaliśmy dopłaty do Różnego rodzaju zakupów infrastruktury, no to wtedy też Unia pokazała, słuchajcie, ale w tej polityce rolnej, no to trzeba spełnić taką i taką zasadę. W chwili obecnej Zielony Ład wprowadzany przez Unię Europejską bez akceptacji gospodarek ogólnoświatowych, tak naprawdę musi być zweryfikowany. No bo my, jako ta proekologiczna Europa tacy mamy być. Ale my musimy robić wszystko, żeby taka też była Rosja, Białoruś, Ukraina, Chiny, Stany Zjednoczone, Afryka. No bo to jest cała idea. Powietrze nam się nie zatrzyma na granicy polsko-ukraińskiej, czy polsko-białoruskiej, czy polsko-niemieckiej, czy czesko-austriackiej. To powietrze się nie zatrzyma. Dunaj, który płynie przez tyle państw, czy ren, również nie zatrzyma się na granicy danego państwa. Więc znowu trzeba na środowisko spojrzeć poprzez bardzo szeroki aspekt. No, tutaj są te trzy elementy bardzo ważne, czyli ugorowanie, czyli oddanie, jak gdyby. Czy to w nieużytek, czy w rośliny, które wiążą azot, czy też są specjalnymi uprawami dla pszczół, do tego ograniczanie pestycydów i oczywiście to, co się dzieje z rynkiem na Ukrainie, to są trzy bardzo ważne komponenty, które są w pewien sposób do, do załatwienia. Ja, ja mi się wydaje, że nam wystarczy 3-4 tygodnie, aby to uporządkować. Po pierwsze, na pewno w relacji z Ukrainą. Tak jak premier Donald Tusk mówi, My tam nie mamy do czynienia z rolnikami. My tam mamy do czynienia z wielkimi przedsiębiorstwami rolnymi, i tak naprawdę tych osób jest tam kilka tysięcy rolników. I tak naprawdę, my powinniśmy stworzyć system kontrolowania przepływu towarów z Ukrainy do naszych wyznaczonych portów. Druga rzecz, porównajmy się tak naprawdę, jeżeli chodzi o wykorzystanie nawozów i środków ochrony roślin z innymi państwami w przeliczeniu na areał, czy też w przeliczeniu na ilość kwintali uprawianych na przykład zbóż. No i Zielony Ład to powinien być proces, ale akceptowalny i świadomy, a nie narzucony przez, przez kogokolwiek w procentach, w liczbach. I, I w takich no, sytuacjach też niekomfortowych dla rolników. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był marszałek województwa polskiego, pan Andrzej Buła. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę miłego wieczoru.